Witam Państwa. Kolejna rozmowa dla Telewizji Sumienie Narodu dotyczyć będzie tradycji w Kościele Katolickim. Naszym rozmówcą jest Michał Krajski. Witam serdecznie. Autor wydanej niedawno, na dniach, książki Tradycja zanegowana. Książki, która mówi o tym, co po Soborze Watykańskim II nastąpiło w Kościele Katolickim i co stało się przyczyną wielu negatywnych trendów. Spadku powołań, spadku ilości osób uczestniczących we mszy świętej, generalnie tego, co nazywamy kryzysem w Kościele. Czy bezpośrednią przyczyną tych negatywnych trendów w Kościele był właśnie Sobór Watykański II? Tak, myślę, jestem wręcz przekonany, że można tak powiedzieć. Osobiście jestem daleki od tego, żeby demonizować Sobór i uznać, że na Soborze przyjęto wprost jakieś herezje. Natomiast, jak wiele osób podkreśla, otwarto na nim furtki, czyli dopuszczono interpretacje sprzeczne z dotychczasowym nauczaniem Kościoła, z tradycją katolicką. I stawiam taką tezę, że przyjęto na tym Soborze nowe nastawienie, tak zwaną pedagogię dojrzałości. I żeby zrozumieć, na czym ona polegała, to trzeba sobie przypomnieć tradycyjną pedagogikę, która tak naprawdę była bardzo prosta i składała się z trzech twierdzeń. Po pierwsze, że człowiek popełnił grzech pierworodny, czyli skażony skutkami grzechu, jest osłabiony, ma problemy z dążeniem do prawdy, do dobra. Po drugie, jest złożony z ciała i duszy, a więc wszystko, co jest duchowe, musi się wyrazić także w tym, co cielesne. I po trzecie, w końcu, łaska wspiera się na naturze. Człowiek potrzebuje łaski, ale potrzebuje także własnej pracy. I mam wrażenie, że na Soborze i po nim zapomniano o nim. Jest wiele opracowań na temat mszy trydenckiej, na temat reform liturgicznych, które dobrze pokazują, jak niestety po Soborze zniszczono liturgię i jak tą liturgię spłycono. Natomiast wydaje mi się, że mało jest wciąż opracowań na temat tego, co określamy mianem posoborowia, tej epoki, gdzie mamy tak wiele negatywnych zjawisk, nowych, związanych z Soborem bezpośrednio lub nie, takich jak udzielanie Komunii Świętej na rękę i na stojąco, takich jak praktyczne negowanie prawdy o społecznym panowaniu Chrystusa Króla, takich jak negatywne zmiany w Kurii Rzymskiej, w prawie kanonicznym, takie jak praktyczne ograniczenie, czy więc zanegowanie pokuty i postu, takich jak tak zwany charyzmatyzm, takich jak promowanie modlitwy katolickiej, która jest połączona z technikami zaczerpniętymi z religii Dalekiego Wschodu, czyli tak zwana medytacja chrześcijańska. I to wszystko, uważam, bierze się właśnie z tej nowej pedagogiki, którą powszechnie przyjęto w Kościele, gdzie właśnie zapomina się o tych prawdach, o których powiedziałem przed chwilą, czyli na przykład mówi się o tym, że klękać to trzeba w sercu, tak jakby człowiek był istotą czysto duchową, tak? Zapomina się o tym, że klękanie to nie jest tylko wyraz czci i adoracji, ale to jest też znak, jestem grzeszny, uniżam się. I teraz, jeżeli człowiek nie klęka, to taka jest natura człowieka, że sobie myśli, no Jezus to mój kolega, prawda? To taki ktoś, z kim ja się tutaj bratam, ja przyjmuję komunię na rękę, bo przecież my jesteśmy w zasadzie kolegami. Zanika cześć, zanika wiara w realną obecność, zanika adoracja. I to widzimy. W Kościele od lat 70. coraz bardziej pustoszeją kościoły i zamiast posoborowej wiosny mamy jesień kościoła. Tak? No właśnie, czy uważasz, że bo te zmiany dotyczą wszystkich dziedzin życia Kościoła, całej tradycyjnej nauki, czy nie uważasz jednak, że kluczem do wszystkiego jest jednak sprawa liturgii, sprawa mszy świętej trydenckiej, która była odprawiana powszechnie do początku lat 70. Myślę, że można uznać, że mniej więcej w 1972 roku nowa msza papieża Pawła VI weszła już na stałe do użycia w Kościele, chociaż nigdy msza trydencka nie została ani przez Sobór, ani przez papieży zakazana. Ale taka była praktyka, że tak naprawdę ludzie przyjęli nową mszę, nową ordo missae z całym
z całym inwentarzem, czyli z tymi modlitwami, które doradcy protestanccy tam umieścili, z tym zmniejszeniem sakrum, zmniejszeniem podniosłości tej religii. I dopiero mniej więcej po 20-25 latach, na początku lat 90., czy to w Polsce, czy w innych krajach, nastąpił powrót do tradycyjnej liturgii. Ludzie zaczęli się interesować mszą trydencką, zaczęto poszukiwać kapłanów, którzy tą mszę potrafią odprawiać. Działało Bractwo Świętego Piusa X, inne stowarzyszenia katolickie, działały tak zwane indulty, czyli pozwolenia biskupów na odprawianie mszy w danej diecezji. Zaczęło się jak gdyby odrodzenie tradycji katolickiej. Czy uważasz, że liturgia jest jak gdyby najważniejszym elementem, czy są ważniejsze elementy, które wymagają, no, można powiedzieć, odrodzenia i przywrócenia im należnego miejsca w Kościele? Nie, zgadzam się w zupełności, że to liturgia jest najważniejsza. Nawet dokumenty Soboru mówią, że liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła i pewnie dlatego progresiści przystąpili do ataku właśnie na liturgię. I ja o tym teraz mówię tylko dlatego, że uważam, że już jest trochę dobrych opracowań, ale oczywiście wszystkie te zjawiska, o których mówię, o których wspomniałem, są związane ściśle z liturgią, bo jeżeli spojrzymy na przykład na społeczne panowanie Chrystusa Króla, w starej liturgii było święto Chrystusa Króla, które wyrażało to, że Chrystus jest królem społeczeństwa. To była jasna, konkretna nauka. W nowej liturgii zreformowano kalendarz liturgiczny i przeniesiono to święto na koniec roku kościelnego, żeby zaznaczyć, że to panowanie to jest panowaniem gdzieś na końcu czasu, w kosmosie i to wszystko się z tym wiąże, ale oczywiście uważam, że liturgia to jest fundament. I teraz też mówię, czy piszę trochę więcej o rodzinie, bo uważam, że pierwszy krok progresistów to było zniszczenie liturgii. A teraz drugi krok, który zaobserwowaliśmy na synodzie tak bardzo wyraźnie, to jest zniszczenie nauki o rodzinie, nierozerwalności małżeństwa, bo to jest drugi fundament, bez którego nic nie będzie. Ale oczywiście wszystko wypływa z liturgii. A czym twoim zdaniem jest wolność religijna? Czyli jak gdyby zrównanie prawdziwej rzymskokatolickiej religii ze wszystkimi różnymi pogańskimi i innymi religiami. No, w sposób jak gdyby najbardziej gorszący dla wielu katolików objawiło się to w tym, że na słynnym międzyreligijnym spotkaniu w Asyżu posąg Buddy został postawiony na tabernakulum, czyli no, rzecz, która przed Soborem Watykańskim II w ogóle była nie do pomyślenia. Czy to zakwestionowanie misyjności Kościoła, bo tak naprawdę jeżeli wszystkie religie są prawdziwe, wszystkie są równe, to po co nawracać? Po co misyjna działalność Kościoła? Czy to nie jest również jeden z tych bardzo istotnych elementów posoborowego Kościoła? Oczywiście, ja w tej książce Tradycja zanegowana ujmuję ten problem, jak wszystkie inne, z tego punktu widzenia pedagogiki dojrzałości i uważam, że ta wolność religijna to było wprost uderzenie w społeczne panowanie Chrystusa Króla, bo do tej pory w konstytucjach krajów katolickich był zapis, przynajmniej w niektórych, że katolicyzm jest religią panującą, że ma szczególne prawa, że w związku z tym w tym państwie danym króluje Chrystus Król. No, a tak było na przykład w Brazylii. I po Soborze Watykańskim II to Watykan zgłosił się do państwa, do prezydenta Brazylii, żeby wykreślić ten zapis, bo przecież jest wolność religijna, wszystkie religie mają równe prawa i to spowodowało to, że nastąpił zalew sekt protestanckich i obecnie chyba protestantów jest więcej w Brazylii niż katolików. Właśnie dlatego, że uznano w praktyce, że Chrystus już nie będzie królował, bo to obraża muzułmanów, Żydów, protestantów, którzy nie chcą tego panowania. Więc zgadzam się w zupełności, że to był jeden z elementów, który doprowadził do tej sytuacji, którą mamy. Ostatnie pytanie. Każdy z rozdziałów, który jest w tej książce, jak gdyby dotyczy oddzielnego jak gdyby zagadnienia kryzysu posoborowego. Ale rozdział pierwszy
mówi o prawie kanonicznym i o powrocie do świętej inkwizycji. Czy uważasz, że jeżeli chodzi o takie właśnie organizacyjne i prawne zmiany, to wznowienie działalności w świętej inkwizycji byłoby najlepszym rozwiązaniem dla Kościoła? Znaczy, może ja nie piszę wprost o wznowieniu, bo piszę raczej o tym, jak wielką szkodę przyniosło tak naprawdę zniszczenie świętej inkwizycji, bo wiemy, że święta inkwizycja zmieniła swoją nazwę, ale też znaczenie i treść, stając się kongregacją do spraw nauki wiary. Ale na przykładzie świętej inkwizycji pokazuje, jak ta pedagogika dojrzałości działa. To znaczy, święta inkwizycja piętnowała błędy, bo w Kościele zdawano sobie sprawę, że większość ludzi nie studiowała teologii, nie orientuje się w szczegółowych zagadnieniach. I inkwizycja była po to, żeby rozpoznać błąd, napiętnować go i pokazać, nie idźcie za tym, bo to jest złe. I akt potępienia, który się dzisiaj odrzuca jako niemiłosierny, tak naprawdę był aktem miłosierdzia, bo Kościół pokazywał heretykowi, patrz, postępujesz źle, idziesz w stronę piekła. Jeżeli dalej będziesz szedł, to zostaniesz potępiony. My na ciebie kładziemy anatemę, ale nawróć się, to ona zostanie zdjęta. I wielu heretyków nawracało się na łożu śmierci, zdając sobie sprawę, że jeśli umrą bez pojednania z Kościołem, to pójdą do piekła. Dzisiaj heretycy umierają w przekonaniu, że są prawdziwymi katolikami, ale przywołuję ten przykład świętej inkwizycji, bo Paweł VI, reformując tę instytucję, uznał, że od tej pory Kościół nie będzie potępiał błędów, tylko będzie promował wiarę. I kongregacja do spraw nauki wiary głównie ma promować wiarę, ale wiemy, że to jest tak jak z małym dzieckiem. Do tej pory matka mówiła, matka Kościół, nałóż czapkę, bo dostaniesz w skórę. A teraz matka Kościół mówi, nałóż czapkę, bo się rozchorujesz. Wiemy, że małe dziecko tego nie posłucha. I tak samo jest z wieloma wiernymi, że to nie wystarczy promować wiarę, nie wystarczy. Ale Paweł VI mówił wręcz jeszcze coś więcej. Mówił, że jeśli tylko pokaże się prawdziwą wiarę, to heretycy sami się nawrócą. Oni uznają swój błąd i pójdą za głosem Kościoła. To jest jakaś naiwność wielka. Wielka naiwność, jak cała ta pedagogika dojrzałości jest bardzo naiwna, bo przecież Pius X mówił, że moderniści to są ludzie pyszni, owładnięci nienawiścią do Kościoła. Ludzie, którzy nie dlatego się nie nawracają, że nie znają prawdy, tylko dlatego, że nie cierpią. I w związku z tym wobec takich ludzi trzeba postępować jednoznacznie, trzeba potępiać ich błędy i pokazywać owcom, że to są fałszywi pasterze. Natomiast pedagogika dojrzałości przyjęła inny punkt widzenia, inny sposób działania i niestety kończy się to tak wielkim zamieszaniem, jakie mamy dzisiaj obecnie, że wielu ludzi nie wie, co jest prawdą katolicką, a co nią nie jest. Tak samo chyba, jeszcze komentując twoją wypowiedź, jest z karą śmierci, która powodowała, że wielu ludzi na koniec życia, jeżeli byli skazani na karę śmierci, nawracało się na wiarę katolicką i być może to uratowało ich przed wiecznym potępieniem. Kościół nigdy nie zakazał stosowania kary śmierci, ale wiadomo, że po Soborze Watykańskim II coraz silniejszy jest prąd, żeby tej kary w ogóle nie stosować i żeby szukać innych jakichś możliwości karania, co no niestety często się okazuje, że bez kary głównej szerzy się bezkarność zła, czyli bezkarność zła w przypadku aborcji, że ludzie bezkarnie zabijają nienarodzone i bezkarność zła w przypadku najwyższych zbrodni, że morderca, który dokonał morderstwa, też się czuje bezkarny, bo nie można na nim wykonać tej kary najwyższej. Proszę Państwa, 9 czerwca we czwartek o godzinie 19 zapraszamy na promocję książki Tradycja zanegowana autorstwa Michała Krajskiego. Ta promocja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ przy ulicy księdza Ignacego Kłopotowskiego 15. Przypominam, 9 czerwca, godzina 19. Serdecznie zapraszamy dla kanału telewizyjnego Sumienie Narodu. Dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć Michała Krajskiego. Dziękuję bardzo.